Myślisz, że wiesz wszystko o koszykówce? Hej, Index Kosz! To pigułka wiedzy o zielonogórskim baskecie. Ekstraliga, druga liga, rozgrywki młodzieżowe, a nawet amatorskie. Hej, Index Kosz! W czwartki o 11.15 w Radiu Index i w Index TV. Dzień dobry, witam fanów basketu, Maciej Noskowicz i zapraszam na magazyn koszykarski Hej, Index Kosz! Odetchnęli z ulgą wszyscy, i kibice, i zawodnicy, i trenerzy, i działacze, bo koszykarze NA Stelmetu Zastalu w minioną sobotę wygrali po znakomitym, a kto wie, czy nie najlepszym meczu w hali CRS-u z czarnymi Słupsk 98-90, na wobec niedzielnej porażki Sokoła Łańcut, chociaż już ta sobotnia wygrana Zastalu przesądziła o tym, że jest elita, jest Orlen Basket Liga. Zielonogórzanie po bardzo trudnym, trwającym wciąż sezonie utrzymali się w elicie najlepszych. Przed koszykarzami Zastalu dwa ostatnie wyjazdowe mecze w Stargardzie Szczecińskim. W Stargardzie ze Spójnią już jutro. No i na do widzenia rozgrywek w sezonie zasadniczym. Mecz wyjazdowy także w Ostrowie Wielkopolskim ze Stalą. Jaki klimat w ekipie Zastalu? O tym porozmawiamy z koszykarzami zielonogórskimi, którzy rzeczywiście podczas wczorajszego treningu byli już rozluźnieni, były uśmiechy. No ale nie może to dziwić, wszak ten główny cel w postaci utrzymania został zrealizowany. Najpierw kapitan Zastalu Paweł Kikowski, którego pytamy, czy jest dużo śmiechu na treningach i czy jest luz, czy wręcz przeciwnie, praca i chęć tego, aby odnieść jeszcze dwa zwycięstwa w tych wyjazdowych meczach. Posłuchajmy Paweł Kikowski. No nie będę ukrywał, że troszeczkę heheszków było, ale jednak już zaczęliśmy przygotowania do Spójni, więc zrobiło się troszeczkę bardziej poważnie i jest czas na zabawę i jest czas na koncentrację. Tak, trzeba dokończyć sezon, jak będziemy skoncentrowani, to nic nikomu się nie stanie, a jak będą heheszki, to zaraz tfu odpukać niepotrzebna jakaś kontuzja na koniec. No dobra, ale heheszki rozluźniają trochę atmosferę, one są potrzebne? Jak pytam takiego doświadczonego zawodnika, który z niejednego pieca chleb jadł. No też nie możemy usztuczniać wszystkiego, że no, zadanie zostało wykonane, więc troszeczkę jest więcej luzu. Natomiast tak jak mówię, trzeba trzymać koncentrację, to dla samego zdrowia zawodników. Jeżeli chodzi o takie aspekty typowo sportowe, można powiedzieć, że Spójnia wam leży, biorąc pod uwagę fakt, że wygraliście po jednym z najfajniejszych meczów w sezonie, pierwszy mecz w Zielonej Górze. Co pan na to? No na pewno to było bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu i tak jak pan powiedział, jedno z najlepszych w tym sezonie i mam nadzieję, że będzie tak samo w Stargardzie. Troszeczkę drużyny się pozmieniały, ale na pewno nie jedziemy tam skazani na poszarcie. Jesteście na takim luzie, ale z drugiej strony jest jakieś takie założenie, żeby wygrać jedno spotkanie, dwa, żeby zaskoczyć rywali, może jakoś inaczej trenujecie, żeby jeszcze coś przetestować, jak to od takiej strony typowo treningowej wygląda? Trenowaliśmy trochę ze sponsorami, więc, więc na pewno są to nowości. Jednak przygotowania do samego meczu są tak jak zwykle, także będziemy przygotowani. Będziemy się starać na całego, jedziemy tam po zwycięstwo i mam nadzieję, że je odniesiemy. A jak gra Spójnia, jeżeli chodzi o taki warsztat koszykarski? Trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze. Mają dobrych zawodników na obwodzie, pod koszem, są dość duzi, więc ciężko będzie na pewno na zbiórce. Brown i Daniels są bardzo agresywni na obwodzie, więc nie można zapomnieć o Karolu Gruszewskim, bo jak tylko się o nim zapomina, to zaraz ładuje 18-20 oczek i wyjaśnia sytuację, więc bardzo dobra drużyna, zbilansowana, także ciężka do zatrzymania i ta hala też nie jest łatwa do rzucania, więc na pewno trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby zdobywać punkty. Paweł Kikowski nie mówił nic o twardych obręczach, chociaż w Stargardzie, kiedyś w Stargardzie Szczecińskim, od pewnego czasu już tylko Stargardzie, rzeczywiście nie wszyscy lubią grać, no ale liczymy na to, że Zastalowcy sprawią psikusa, tym bardziej, że na wyjeździe zielonogórzanom w tym sezonie gra się zdecydowanie lepiej. Tyle w tej radiowej części magazynu koszykarskiego Hey Index Kosz. Zostajemy oczywiście w mediach społecznościowych i w dalszym ciągu rozmawiamy o zielonogórskim baskecie.
No właśnie, Spójnia Stargard, siódmy zespół w tabeli Orlen Basket Ligi, 15 zwycięstw i 13 porażek. Ostatnia minimalna w Lublinie z polskim cukrem startem 108-110. Spójnia jeszcze nie może być pewna swego, jeszcze musi postawić kropkę na D, aby walczyć w playoffach. Tak jak mówiliśmy, siódma pozycja, dwie kolejki do końca, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Wniosek? Stargardzianie na pewno będą chcieli jutro o godzinie 17.30 wygrać z ekipą zielonogórską. No a tak jak widzieliście i słyszeliście, Paweł Kikowski to potwierdzał, jest taki luz, jest takie rozprężenie, no ale trener Sirvidis zagania swoich podopiecznych do pracy lub do roboty, tak można kolokwialnie powiedzieć, i potwierdza to również inny z naszych koszykarzy, Jan Wójcik, którego również pytaliśmy o klimat podczas ostatnich treningów. Spadł, bo bardzo się cieszę, że przede wszystkim udało nam się utrzymać na CRS-ie przy pomocy kibiców. No już tak naprawdę zostały nam mecze o nic, ale i tak chcemy się pokazać z jak najlepszej strony, że jednak daliśmy radę i że to nie był przypadek, że wygraliśmy na przykład z Anwilem czy właśnie ze Słupskiem. A jak się można skoncentrować przed meczami o nic, tak jak pan mówi, bo to nie są do końca mecze o nic, natomiast gdzieś tam pewnie w głowie funkcjonuje taka myśl. No nie powiem, jest ciężko, ale jesteśmy profesjonalistami i musimy do tego podejść skoncentrowani i po prostu dać siebie wszystko i uważać na kontuzję, bo tutaj może być większy relaks, aczkolwiek no, trzeba się skupić na robocie. A da się wyczuć taki relaks i taki klimat, taki lajtowy trochę przed tymi ostatnimi dwoma meczami? Da się, ale jednak trener jest uważny na nas i zatrzymuje, jak coś się, że tak powiem, odwala. Ale trener jest od tego, żeby właśnie nas potrząsnąć i wziąć się w garść. Jak gra Spójnia? Czego można się obawiać? Albo kogo właściwie? Grają szybko, dobrą koszykówkę zespołową, szukają wysokich, mają bardzo dobrych zagranicznych graczy i są, nie wiem, czy można powiedzieć niespodzianką, ale bo w zeszłym roku, co roku są tak naprawdę w playoffach, także grają twardą koszykówkę, wygraliśmy z nimi u nas tutaj, więc myślę, że da radę znowu powtórzyć. No właśnie, z jednej strony, tak jak mówił Jan Wójcik, grają szybką, ofensywną koszykówkę, ale bywały te mecze, gdy zielonogórzanie taką mocną ofensywą i przede wszystkim skutecznością i chęcią do gry odpowiadali i wtedy ten wynik był pozytywny. Jednym z takich spotkań było właśnie ubiegłoroczne spotkanie ze Spójnią w hali CRS-u w grudniu. Jak pamiętacie, Zastal wygrał. Powtórka mile widziana. Czy takowa będzie? No i o ten klimat w drużynie także pytamy. Pytamy kolejnego z naszych koszykarzy, a to jest Aleksander Lewandowski. Teraz on. To znaczy na pewno będzie gdzieś inaczej w głowie, tak, podejście do tego meczu, bo wiemy, że utrzymaliśmy się w lidze i nie ma już na tej presji na nas, tak, że musimy wygrać, patrzeć na inną drużynę, czy tam, czy ona wygrywa, czy nie, ale chyba każdy chce skończyć sezon jak najbardziej pozytywnie, wygrając jak największą liczbę meczów, bo to potem też każdy widzi na koniec, które ma się miejsce w tabeli, a może jeszcze skoczymy jedno wyżej, więc musimy pojechać, dać się wszystko, przygotowujemy się do tego meczu jak zawsze, nie mając znaczenia, czy się utrzymaliśmy już w lidze, czy nie, i zrobimy wszystko, żeby wygrać. To jest trochę tak, że jest taki większy luz na treningach już, jak jest to utrzymanie, to są uśmiechy, nie ma takiej spiny. Czy nie ma to znaczenia? To znaczy, może nie to, że nie ma luzu, no ale nie ma tej spiny, tak? No bo każdy już ma świadomość, że się utrzymaliśmy, nie ma tej presji, tak jak powiedziałem. I trochę może będzie inaczej ten mecz, inne podejście, takie mentalne w naszych głowach, ale musimy się tylko zatrować, tak? No bo to jednak nie jest koniec sezonu, zostały dwa mecze, no to mówię, i dla nas zawodników, i dla całej drużyny, i dla klubów, trenerów, to będzie najważniejsze, żeby skończyć ten sezon jak najbardziej pozytywnie i mówię, jeszcze urwać jeden albo nawet dwa mecze spróbować, nie będą to łatwe mecze, bo na wyjeździe i z drużynami, no, które walczą o coś na pewno, ale damy się wszystko. Stargard to jest drużyna, która wam leży? No tak można powiedzieć, że wygraliście tutaj w hali CRS-u po jednym z fajniejszych meczów w ogóle w tym sezonie. Co o tej drużynie można powiedzieć? Jest na pewno drużyna dobrze zbilansowana, bo mają dobrych zawodników na obwodzie, właśnie Daniel z Brown zagraniczni, mają też dobrych shooterów i jak dobrych zawodników pod koszem, tak, więc musimy się dobrze, mówię, przygotować, jesteśmy w trakcie, już oglądaliśmy wideo, jak oni grają. Na pewno też nie będzie to łatwy mecz, wiemy, jaka jest hala w Stargardzie, tak, tam raczej nie padają duże wyniki, nie są to mecze ofensywne, różnie to bywa, raz może być wysoki wynik, raz może być to mecz defensywy, więc oby nam też trochę, żebyśmy rzuty trafiali, no to mówię, to będzie też będą łatwiej na tej hali, ale mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, damy się wszystko i postaramy się przewieźć zwycięstwo. A pan już myśli o przyszłości, o tym, co będzie po sezonie, czy na razie
nie ma żadnych rozmów? Nie, na razie myślę, że nie jest ten moment. Też na pewno klub też będzie się najpierw przygotował, co będzie w przyszłym sezonie, ale uważam, że powinniśmy się wszyscy skupić, jak i zawodnicy, trenerzy i klub, na tym, żeby pozytywnie zakończyć ten sezon i wtedy będzie można myśleć o kolejnym. Skupić na tym sezonie jak najbardziej, ale z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, aby gdzieś już nie padały pytania, czy nie odbywały się jakieś rozmowy odnośnie przyszłości, odnośnie tego, kto zostanie, a kto będzie musiał odejść. No ale oczywiście to jest melodia przyszłości, tak jak mówi Aleksander Lewandowski. Zastal z jednej strony ma mecze o pietruszkę, ale z drugiej teoretycznie zawsze ładnie w tabeli wygląda 13, 14 niż 15 pozycja, a 15 Zielonogórzanie obecnie zajmują, ale jeszcze przy dwóch ewentualnych wygranych i porażkach Arki Gdynia mają szansę na to, aby wskoczyć na pozycję numer 13. Arka ma punkt przewagi, Gliwiczanie na 14 miejscu z takim samym dorobkiem co Zastal, ale lepszy bilans ma ekipa Tauron GTK. No, w każdym razie utrzymanie jest już pewne, natomiast na którym miejscu zakończą zielonogórscy koszykarze ten sezon w Orlen Basket Lidze? Szalenie trudny, przekonamy się za kilkanaście dni. Przypomnijmy, jutro 17.30 Spójnia Stargard kontra Enea Stalmet Zastal Zielona Góra. No i na zakończenie rozgrywek 27 dzień kwietnia Stal Ostrów, jeden z faworytów do zdobycia mistrzostwa, kontra nasza ekipa. No a później te pytania odnośnie przyszłości się pojawią. Pytania odnośnie tego, jak wygląda polska koszykówka i jak przede wszystkim wygląda zielonogórski basket oczami władzy. Takie pytania zadaliśmy kilka dni temu, tuż po zakończeniu sobotniego spotkania Łukaszowi Koszarkowi. Łukasza nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, bo przecież to legenda zielonogórskiego basketu, obecnie prezes Polskiej Ligi Koszykarzy. Znalazł się w hali CRS-u, przyjechał z gospodarską wizytą, no i wykorzystaliśmy ten moment, aby przez kilka minut z popularnym koszarem porozmawiać. No to posłuchajmy, Łukasz Koszarek. No, wizyta była prosta. No, dawno nie byłem w Zielonej Górze. W zasadzie ani razu od czasu skończenia kariery, a podróżuję. No, podróżuję, chciałbym być na każdej hali chociaż raz, więc no, dzisiaj był idealny moment, bo to już ostatni mecz ze Stalu. Myślę, że też no, dzisiaj trafiłem też na świetny mecz, bo atmosfera była naprawdę rewelacyjna i chłopacy zagrali dzisiaj fenomenalnie i myślę, że na tle naprawdę zawsze mocnych czarnych zagrali bardzo dobrze. Co ty czułeś w ogóle, jak przyszedłeś do hali CRS-u, ale no w zupełnie nowej roli tak naprawdę dzisiaj? No i oczywiście jeszcze to święto, którego dzisiaj jesteśmy świadkami. Jakie twoje odczucia były? Znaczy, pierwszy raz poczułem właśnie w tej hali od czasu zakończenia kariery, że kurczę, jeszcze bym może jakiś mecz zagrał. Także myślę, że to przez te wspomnienia, jakie tu mam z tą halą, bo to jest naprawdę rewelacyjne miejsce do gry w koszykówkę, a ja przecież no tu też spędziłem wiele, wiele lat i naprawdę przeżyłem wiele, wiele pozytywnych chwil i na zawsze będę pamiętał, także pierwszy raz poczułem to takie czucie, że kurczę, fajnie byłoby jeszcze na tej hali zagrać poważny mecz oczywiście, bo to tak nie mówimy o jakichś tam sparingach czy innych występach. Zastal się utrzyma w Orlen Basket Lidze po tym sobotnim meczu, już jest to na 100% pewne. Jak ty z perspektywy Warszawy, tak to nazwijmy, spoglądałeś na tą Zieloną Górę koszykarską, na Zastal, na to, co się działo w tym ostatnim sezonie? Myślę, że było oczywiście wiele, wiele takich, no, gdzieś tam no, negatywnych sytuacji. Tu nie ma co, gdzieś tam też początek sezonu w wykonaniu Zastalu średni, najdelikatniej mówiąc, ale myślę, że sportowo, jeśli chodzi, no końcówka naprawdę wybitna. Z jednej strony sportowo pokazali, że absolutnie Zastal zasługiwał na utrzymanie, z drugiej strony kibicowsko też kolejny raz udowodnili, że gdzie na kilku ostatnich meczach no, frekwencja była jedna z lepszych w lidze i chyba też dawno nie widziana tu w Zielonej Górze, więc kolejny raz no, kibice pokazali, że zdecydowanie jest miejsce Zielonej Góry powinno być w PLK. No i myślę, że teraz jest trochę czasu, żeby po prostu te sprawy organizacyjne uporządkować no i żeby po prostu no, ruszyć w dobrą stronę. Myślę, że też to, że Kasia została prezesem klubu, to jest na pewno pozytywny sygnał, no bo to dziewczyna, która gdzieś tam
prezeską, tak? Bo to jest osoba, która wiele, wiele lat jest, wiele serca oddała i myślę, że będzie walczyć do końca, no żeby ten Zastal po prostu uporządkował te swoje rzeczy i można było ruszyć. Pytam ciebie jako działacza, ale zorientowanego doskonale w tych realiach zielonogórskiej koszykówki, bo no, jesteśmy dorosłymi facetami, wiemy dobrze, jakie są realia. Trwa druga tura, jesteśmy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Czy to może mieć jakieś znaczenie, twoim zdaniem, kto wygra te wybory dla losów zielonogórskiego basketu? Nie chcę ci wciągać w politykę, ale pytam ciebie jako szefa polskiej koszykówki dzisiaj, co może się wydarzyć w przyszłości w kontekście tej samorządowej polityki? No myślę, że zawsze gdzieś tam... że zawsze jakaś zmiana to jakaś tam niewiadoma na pewno. Ja mam nadzieję, że po prostu na koniec będzie tak, że ten Zastal oprócz tego, że pokazał sportowo, to i organizacyjnie również wróci na te dobre tory. I naprawdę tego sobie życzę, tego również życzy sobie Liga i tego na pewno myślę, że wszyscy kibice basketu sobie życzą. No to dyplomatycznie odpowiedziałeś, a ja jeszcze ciebie zapytam o twoją rolę. Jak w ogóle twój dzień wygląda jako zarządcy, jako prezesa? Nie wiem, wstajesz, same papierki, zupełnie nowa rola, czy już się do tego przyzwyczaiłeś? Jak to od tej strony takiej ludzkiej wygląda? No myślę, że co ciekawe jest, tak naprawdę bardzo mało sportu jest w tym wszystkim, bo... No chyba dobrze, czy źle? No, dobrze, źle, no wiadomo, że pochodzę ze sportu, więc musiałem bardzo dużo rzeczy się nauczyć. Myślę, że teraz coraz bardziej komfortowo się czuję w tej roli. To był taki pierwszy rok, przetarcie dla mnie, ale gdzieś tam, no na pewno jest dużo spotkań jeśli chodzi o organizację ligi, czy pozyskiwaniu nowych jakby partnerów, czy po prostu to, jak w którą stronę ma liga iść. Oczywiście są sprawy też codzienne, gdzie musimy zarządzać, ale naprawdę jest wielu wspaniałych pracowników PLK i tu myślę, że robimy dobrą robotę. Prezes Łukasz Koszarek. Jakoś trudno w dalszym ciągu przyzwyczaić się do tej formuły, do tego nazewnictwa, no ale czas biegnie. Łukasz Koszarek zakończył przepiękną karierę, sporo medali mistrzostw polskich, również tych zdobytych z zielonogórską drużyną. Legenda zielonogórskiego basketu, obecnie, tak jak słyszeliśmy, prezes Polskiej Ligi Koszykówki podczas gospodarskiej wizyty w naszym gronie. Rozmowa z Łukaszem Koszarkiem zakończyła dzisiejszy magazyn koszykarski Hej Indeks Kosz. Kolejny oczywiście za tydzień o stałej porze, czyli o 11.15. Przypominamy, jutro Zastalowcy zagrają na wyjeździe ze Spółnią Stargard o 17.30. Trzymamy kciuki, żeby udało się wygrać po raz kolejny na wyjeździe i sprawić niespodziankę. A za dzisiejszy magazyn dziękuję, Maciej Noskowicz. Kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia. Myślisz, że wiesz wszystko o koszykówce? Hej, Indeks Kosz to pigułka wiedzy o zielonogórskim baskecie. Ekstraliga, druga liga, rozgrywki młodzieżowe, a nawet amatorskie. Hej, Indeks Kosz. W czwartki o 11.15 w Radiu Indeks i w Indeks TV.